Łukowski Klub Sportowy Orlęta Łuków ma już 90 lat. Z tej okazji w dniach od 20 do 22 września odbyły się jubileuszowe uroczystości. Rozpoczęło je nadzwyczajne walne zebranie członków klubu. Osoby związane z łukowskimi Orlętami oraz zaproszeni goście spotkali się w auli pierwszego LO. Spotkanie było okazją do wyróżnienia członków klubu dyplomami oraz złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami LZPN oraz PZPN. Ponadto podczas spotkania Przemysław Tryboń, Andrzej Suchodolski i Wiesław Grula odebrali statuetki ambasadora miasta Łukowa. Spotkanie członków klubu było też okazją do przypomnienia 90-letniej historii Orląt. Uczestnicy obejrzeli film ukazujący ostatnią dekadę łukowskiego klubu. Po nadzwyczajnym walnym odbyło się otwarcie wystawy Dawnych Wspomnień Czar. W Muzeum Regionalnym w Łukowie zgromadzono szereg pamiątek, zdjęć, dyplomów i medali związanych z 90-letnią historią ŁKS Orlęta Łuków.
Kolejny dzień obchodów to ligowe mecze Orląt. Niestety, łukowscy piłkarze nie dostosowali się do świątecznej atmosfery i ponieśli porażki. Najdotkliwszą była przegrana czwartoligowych Orląt z Ruchem Ryki. Nasi piłkarze byli zdecydowanym faworytem, jednak mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla gości. ŁKS doznał tym samym trzeciej porażki z rzędu i spadł na 8 miejsce w tabeli. Swoje ligowe mecze przegrali też łukowscy juniorzy. Zarówno starsi, jak i młodsi przegrali na własnym boisku z Motorem Lublin po 0-3. W niedzielę, która była ostatnim dniem obchodów jubileuszu, rozegrano mecze towarzyskie. W pierwszym spotkaniu zmierzyli się Oldboye Orląt Łuków i Pogoni Siedlce. Lepsi okazali się gospodarze, wygrywając 4-3. W łukowskiej drużynie zagrali m.in. Andrzej Suchodolski, Mirosław Grula, Andrzej Czubaszek, Wiesław Grula, Tadeusz Grula, Przemysław Ruciński, Andrzej Gojdycz, Jerzy Rożen, Janusz Skwarek, Robert Filip, Piotr Ozygała, Andrzej Zarzycki, Tadeusz Kurek, Dariusz Solnica, Cezary Kucharski, Sylwester Kucharski i Zbigniew Łukasiewicz. Jak powrót na boisko Orląt? No, bardzo przyjemny, bardzo sympatyczny. No, jak zawsze, jak wygrywamy z Pogonią Siedlce, nawet jeśli to są Oldboye, to cieszy, prawda? Więc bardzo fajnie, że przyjechali, jakby zaszczycili swoją obecnością nasz jubileusz naszego klubu. Mówię, fajnie, że jeszcze daliśmy radę fizycznie wytrzymać i w końcówce wygraliśmy. No bardzo, bardzo fajnie. Z Pogonią były zawsze takie mecze zacięte, derbowe można powiedzieć, gdzie było dużo emocji, ale fair. Nie? Dzisiaj te emocje wróciły, oczywiście na trochę zwolnionym tempie, ale zawsze jest przyjemnie spotkać dawnych kolegów, których się nie widziało 20 lat albo i nawet więcej. No właśnie dzisiaj taki mecz przyjaźni, prawda? Cieszymy się, że Orlęta i mogliśmy, nas zaprosili i mogliśmy tutaj uczestniczyć w miłej zabawie. Wynik koleżeński z skazaniem na Orlęta i dalej tak się bawić. No. A jak to było kilkanaście lat temu? O, no ciężko zawsze było tutaj. W Łukowie mecze zawzięte, twarde, przeciwnik nieprzyjemny, jak to się mówi. No ale sentyment zawsze zostaje i się wraca i się gra na takim boisku i z tymi kolegami, co się kiedyś grało. Kurde, no. Jaki był ten dzisiejszy mecz, a jak to było kiedyś? No, dzisiejszy mecz się zakończył tak, jak się zawsze z Pogonią Siedlce w większości wypadków mecze kończyły. Też żeśmy wygrali. Wtedy też żeśmy wygrywali. Choćby, no, oczywiście byliśmy dużo młodsi. Ale cieszę się, że forma u chłopaków została taka, jak wtedy była i jak być powinna. Dzisiaj słuchali się pana na boisku? Powiedzmy. Dzisiaj to już są tylko koledzy. Kiedyś się krzyczało, dziś się raczej inaczej zachowywało w stosunku do nich. No ale ważne, że ten sam efekt. Jubileusz Orlą to czas na wspomnienie. Jak pan wspomina klub? No to jest dla mnie, to dla Tryboniów to jest historia. Od taty się zaczęło właściwie powojenne historia klubu. On mnie zaraził tą piłką dokumentnie, nie tylko jako zawodnik występowałem, ale potem również zostałem i trenerem Orląt. Orlęta zawsze będę nosił na pewno w serduchu.
każdy wie, każdy kto wie, co znaczy to, zerwać się z nich, krzyknąć gol, gra jest gra. Jubileusz uświetnił też przyjazd do Łukowa drużyny Legii Champions. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie, bo uważam, że jest to dla nas niesamowite wyróżnienie, a tym bardziej nam jest przyjemnie, że gościmy u Państwa już po raz drugi. Pierwszy raz byliśmy, kiedy Czarek kończył tutaj swoją karierę piłkarską, a teraz jesteśmy z okazji 90-lecia klubu sportowego Orlęka Łuków. Naprawdę dziękujemy serdecznie za to zaproszenie. I chciałbym w imieniu własnym, w imieniu wszystkich zawodników na ręce pana prezesa przekazać skromną pamiątkę, upominek z tej racji tego pobytu nasz tutaj. Jednocześnie życząc naprawdę wielu, wielu wspaniałych sukcesów sportowych w następnych dziesięcioleciach. W składzie Legii Champions zagrali m.in. Grzegorz Tomala, Jacek Zieliński, Zbigniew Mandziejewicz, Adam Fedoruk, Rafał Niżnik, Jacek Cyzio, Leszek Pisz, Cezary Kucharski, Jerzy Podbrożny, Dariusz Dziewulski i Dariusz Solnica. Ekipa ta zmierzyła się w 35-minutowym pojedynku z seniorami Orląt, pokonując ich 3-1. W meczu tym zagrał też Ireneusz Mateńko, właściciel łukowskiej telewizji Master, który udział w meczu wylicytował podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No było trudno, młodzi chłopcy dużo biegali, daliśmy jakąś radę. Szef tutaj raz się znalazł w dobrej sytuacji, nie dostrzegli go niestety partnerzy, a szkoda. A dzisiejszy przyjazd do Łukowa to tak z okazji jubileuszu, czego życzyć takiemu klubowi jak nasz łukowski? No cóż, wszystkie kluby teraz w Polsce gdzieś generalnie przechodzą, dużo problemów mają finansowych, także trudne okresy. No w tym trudnym okresie no, potrzebna jest taka mobilizacja, dużo chęci i dużo inicjatywy od ludzi, którzy kochają piłkę i w tych trudnych czasach można coś też zrobić. Panowie są wyjątkowo osobami, które kochają piłkę, bo to mało komu się chce w niedzielne popołudnie przyjechać do Łukowa i pograć w piłkę. Oj, niech pani uwierzy, że jest sporo jest takich osób, które by chętnie grały. Ja widuję takich old boy over 35, over 45, nawet over 50, którzy spotykają się regularnie 3 razy w tygodniu, grają swoje ligi. Także to jest bardzo ciekawy sposób spędzania wolnego czasu, zawierania znajomości. Naprawdę polecam wszystkim. Kiedyś człowiek był dużo, dużo młodszy. Dzisiaj jednak to bieganie może nie tyle sprawia problemu, co jest dużo ciężej. Ale 90 minut daliście rano. No staramy się utrzymać formę nie tylko, tylko poprzez takie mecze, ale w tygodniu 3-4 razy na pewno się ruszamy, także w miarę formy utrzymujemy. A dzisiejsze Orlęta dobrze zagrały? No to trudno cokolwiek powiedzieć. To była raczej zabawa, nie walka o punkty, także przyjemne, spożyteczne. Wszystkiego najlepszego, dużo sukcesów, jak najwięcej awansów. Drugie 35 minut Legia Champions zagrała z przyjaciółmi Piotra Ozygały, dla którego był to ostatni mecz w barwach Orląt. Lepsi ponownie okazali się mistrzowie z Warszawy, wygrywając 3-1. Jest to bardzo miłe, że ktoś pamiętał, że tyle czasu tutaj spędziłem i cieszy. A Orlęta, jak będzie pan wspominał? Bardzo miło, chociaż różne były tutaj sytuacje, ale miło. A czego życzyć klubowi na kolejne lata? No przede wszystkim dużo młodzieży uzdolnionej, no i żeby ten klub grał w wyższych ligach. Pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy przychodzili na mecze, którzy znosili nie zawsze piękną grę moją i drużynę,
ale mówię, kibic zawsze dodawał otuchy i było raźniej grać. Na murawie boiska mieliśmy, można powiedzieć, przegląd byłych piłkarzy, obecnych piłkarzy Łukowskiego Klubu Sportowego Orlęta Łuków. Organizując jubileusz, organizując obchody 90-lecia, co chciał pan podkreślić, kogo chciał pan uhonorować? Można powiedzieć, że jubileusz nasz rozpoczął się już od turnieju podnoszenia ciężarów, potem był turniej zapaśniczy i teraz przyszło takie... taka kumulacja tych wszystkich obchodów i pozostała ostatnia grupa naszych piłkarzy i tutaj można powiedzieć, że to było troszeczkę tak zrobione pod rzesze piłkarzy, ale uhonorowaliśmy wszystkich naszych sportowców, działaczy, a szczególnie piłkarzy, którzy zostali pierwszego dnia odznaczeni przez oznakami PZPN-u, Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, a dziś zaprezentowali się łukowskiej publiczności, czyli dawnych wspomnień czar. Można powiedzieć, że mieszkańcy Łukowa, którzy nie wzięli udziału w tych trzydniowych obchodach, mogą zajrzeć do Muzeum Regionalnego i tam historia Orląt jest. Historia Orląt jest w takiej pigułce. Zapraszam do muzeum, bo naprawdę wystawa jest bardzo fajna, bardzo ciekawa i myślę, że da dużo wiedzy o łukowskim sporcie. Zgrzytem podczas jubileuszowych uroczystości były okrzyki kibiców wznoszone podczas niedzielnych meczów. Obchodom 90-lecia ŁKS Orlęta Łuków patronowali minister sportu i turystyki Joanna Mucha, poseł na Sejm RP Cezary Kucharski, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, starosta łukowski Janusz Kozioł i burmistrz miasta Dariusz Szóstek.